Rafał chodzi do technikum, do którego dojeżdża autobusem. Lekcje na miejscu ma tylko w poniedziałki, wtorki i piątki oraz w każdą sobotę przypadającą w nieparzysty tydzień miesiąca, to znaczy pierwszy, trzeci lub piąty. Jednorazowy bilet autobusowy kosztuje 1,60 zł, a bilet miesięczny uprawniający do nieograniczonej ilości przejazdów w danym miesiącu 60 zł. Co bardziej opłaca się Rafałowi w październiku 2020 roku? Kupować za każdym razem, jadąc i wracając z technikum, bilet jednorazowy, czy kupić jednorazowo bilet miesięczny? W październiku 2020 roku wypadają 4 poniedziałki, 4 wtorki oraz 5 piątków. Do tego dochodzą 3 soboty w pierwszym, trzecim oraz piątym tygodniu miesiąca. Zatem Rafał w tym miesiącu będzie w technikum 16 razy. Potrzebowałby więc 32 bilety jednorazowe. Ich koszt to 32 razy 1,60 zł, czyli 51,20 zł. Skoro bilet miesięczny kosztuje 60 zł, to Rafałowi bardziej opłaca się jeździć na biletach jednorazowych. Maciek dojeżdża do uczelni autobusem. Ma zajęcia w środy, czwartki, piątki oraz w każdą sobotę przypadającą w parzysty tydzień miesiąca, to znaczy drugi lub czwarty. Jednorazowy bilet na uczelnię kosztuje 1,80 zł, a bilet miesięczny uprawniający do nieograniczonej ilości przejazdów w danym miesiącu 62 zł. Co bardziej opłaca się Maćkowi w listopadzie 2020 roku? Kupować za każdym razem, jadąc i wracając z uczelni, bilet jednorazowy, czy kupić bilet miesięczny?